Janku, ty wierzysz w ogóle w coś takiego jak zdrowa żywność? Niespecjalnie. Myślę, że wszystko, co jemy i kupujemy, jest w jakiś sposób skażone, a na pewno nafaszerowane chemikaliami. Ale wiele osób szuka zdrowej żywności, ekologicznej żywności, chodzą do ekologicznych restauracji, do ekologicznych sklepów. No tak, bo wytworzył się swego rodzaju snobizm na taką żywność, zwłaszcza u ludzi, którzy mieszkają w miastach i nigdy nie byli na wsi, a wydaje mi się, że mleko od krowy to jest szczyt marzeń. Czyli dla ciebie nie ma to znaczenia? Uważasz, że taka żywność, która jest naprawdę pozbawiona chemii, nie szkodzi nam, jest nie do osiągnięcia? Nie, ma to znaczenie, ale taka żywność trafia do drugiego obiegu i o tym właśnie opowiemy w tym odcinku Konkurencyjnej Polski. Konkurencyjna Polska, jesteśmy w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego Agrofrukt. Naszym gościem jest pan Zbigniew Sobolewski, właściciel tych zakładów. Panie Zbyszku, dlaczego polskie warzywa, polskie owoce są lepsze od innych? Znaczy, bo lepsze. Nie chcę mówić, że inne są niedobre. Nasze są bardzo dobre, ponieważ produkowane są już od samego początku przez rolników, można powiedzieć, w ekologicznych warunkach. Takim jednym, może właśnie, mniej znanym... Co to jest za warzywo, które pan trzyma tutaj w zamku? Mniej znanych produktów i bardzo smaczny, a zarazem no, mamy nawet spore zapotrzebowanie z Ameryki, ze Stanów na eksport. To jest Pattison. Bardzo proszę panu. Prawdziwa gospodarska pana, wizyta, proszę państwa. Prezenter telewizyjny. Chodzi od zakładu do zakładu, prezenty zbiera, jak Zegierka. Sam byś chciał dostać. Dostaniesz buraczki. No, buraczki też mogą być. Właśnie, ale panie Zbigniewie, skąd pan bierze surowiec? Takie Pattisony nie jest często spotykane warzywo w Polsce. No nie, to są rolnicy, których nie... Odnośnie Pattisona, to my sami zachęcamy rolników i gwarantujemy im zbyt, prawda, żeby produkowali. Także część rolników już produkuje jakby pod nasze potrzeby. Zawieramy czasami nawet umowy, ale troszkę mamy problemy z tym surowcem, bo to jest nieprzyjemny zbiór. Pan kupuje bezpośrednio od rolników. Tak jest, tak. Staramy się kupować od nas tutaj, od najbliższych rolników nawet. Jak tutaj już dzisiaj, żeśmy przed audycją rozmawiali, odnośnie buraczków kupujemy z sąsiedniej miejscowości podsiedleckiej, ze Stoku Lackiego. Czy one w ogóle trafiają do polskich hurtowni, do polskich sieci dystrybucyjnych? W jakiej części trafiają, to jednak najwięcej wysyłamy za granicę, głównie do Stanów Zjednoczonych. Bo u nas, prawda, polskie hurtownie jeszcze tak, ale prawda, te zachodnie sieci, no bardzo trudno z nimi, prawda, wejść do współpracy, gdyż opłaty są ogromne, te tak zwane wejściowe opłaty i później utrzymanie tego na półce, a jeśli produkt nie jest reklamowany przez telewizję, to prawda, jest to trudno wejść na rynek, a nade wszystko jeszcze taką jedną z przyczyn, że jest trudniej, to jest to, że jest to produkt na bazie naturalnej, bez dodatków jakichś, prawda, typu guma arabska czy tym podobne i w ten sposób jest po prostu droższy. No właśnie, ale takie rzeczy chcielibyśmy wszyscy jeść. Zdrowe, wiemy z jakiej okolicy pochodzą. To gdzie jest ta bariera? Co moglibyśmy zrobić, żeby móc w swojej przysłowiowej Biedronce osiedlowej dostać taki przetwór, a nie z Chin nie wiadomo co importowane? No więc to jest to taki mechanizm, który jest w pewnym sensie niekorzystny dla zarówno producenta, dla mniejszych polskich producentów, jak i dla konsumentów. Gdyż sieci, wielkie sieci handlowe po prostu no, wykorzystują swoją monopolistyczną pozycję i po prostu no, prawda, niejednokrotnie siebie już chcąc wprowadzić produkt do tych sieci, to trzeba im zapewnić ogromną masę, znaczy, czyli, bo oni chcą wtedy, mają te swoje standardy, że chcą we wszystkich sklepach w Polsce taką samą półkę. A jaki ma pan asortyment? Poza tymi Pattisonami, to są różne produkty, prawda? W zależności od sezonu i od zapotrzebowania klientów, jak rozumiem. Sezon w zasadzie rozpoczynamy od tej truskawki. My generalnie robimy wszystko w szkle, czyli w takim opakowaniu, które jest zdrowe, najzdrowsze, bo szkło jest jakby pełna natura. Rozpoczynamy od truskawki, później, prawda, porzeczka, wiśnia, a i później wszystkie te jesienne produkty, wszystkie owoce i warzywa, które w Polsce funkcjonują, w zasadzie przerabiamy. Za chwilę przejdziemy do
hali produkcyjnej, gdzie trwa produkcja tych przetworów, które tutaj pan Zbyszek sprzedaje. Mam nadzieję, Maćku, że dostaniesz również słoiczek buraczków na wynos. Też mam taką nadzieję, ale zobaczymy, jak te buraki w ogóle znajdują się w słoikach, w których możemy je wziąć ze sklepowej półki. A w dalszej części programu wrócimy również do kwestii żywności ekologicznej, która chociaż droga, to jednak z pominięciem sieci tradycyjnych sieci dystrybucyjnych trafia na nasze stoły bezpośrednio od rolników, którzy sprzedają to m.in. na ekobazarach w miastach. Fabryka i twoja ulubiona sceneria, dekoracja filmowa. Na tym rogu Hans Kloss kiedyś ratował łączniczkę. No pamiętaj, że to był potrójny agent polsko-sowiecko-niemiecki, dlatego nie można mu ufać. Ale nas dzisiaj interesuje, czy można ufać ekologicznej żywności sprzedawanej w miastach. Która jest sprzedawana, można powiedzieć, w drugim obiegu, poza tym tradycyjnym obiegiem, który składa się z sieci wielkopowierzchniowych sklepów, z sieci hurtowni. Teraz jest powrót do tradycyjnego sposobu sprzedawania żywności, która jest sprowadzana do miast bezpośrednio przez wytwórców i sprzedawana na bazarach, tak jak to było kiedyś za czasów naszych babci. To zobaczmy, jak ten drugi obieg wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Joanna Żuchlińska, organizator Biobazaru. Pani Joanna, jaką mamy gwarancję, że ta żywność, którą tutaj warszawiacy mogą kupić, rzeczywiście jest żywnością ekologiczną? Dla nas ekologiczne to zawsze równa się certyfikowane, to znaczy gwarancją tego, że dany produkt naprawdę jest ekologiczny, a nie tylko ktoś o tym mówi, jest jego certyfikat. I taki certyfikat wystawcy Biobazaru właśnie posiadają. A jak Państwo wybieracie w ogóle tych dostawców, skąd oni się biorą, czy oni się zgłaszają sami do Państwa, czy Państwo ich wyszukujecie? Obie te drogi to są drogi, które stosujemy. To znaczy, jeżeli są pytania ze strony klientów o produkt, którego na Biobazarze jeszcze nie ma, szukamy wystawcy ekologicznego, który taki produkt posiada i namawiamy do współpracy. Skąd w ogóle pomysł, żeby zorganizować taki biobazar? Czy to już można nazwać takim drugim obiegiem żywności? Czy ci wytwórcy, którzy tutaj sprzedają swoje produkty, produkują już tylko na potrzeby właśnie takich biobazarów? Czy to jest taka drobna dystrybucja? Czy też produkują do wielkich sieci, na przykład handlowych, sprzedają swoje produkty? W Warszawie tak naprawdę trudno jest kupić żywność ekologiczną bezpośrednio od rolnika albo producenta, no bo kluczem tej sprzedaży jest to, że taki rolnik wytłumaczy, który ziemniak jest na pire, a który na zapiekankę, a który do pieczenia. Wytłumaczy na przykład, jaka różnica jest pomiędzy tym pomidorem, który może trochę brzydszy, może mniej kolorowy, ale jednak bardziej wartościowy dla zdrowia. No i od pomysłu do realizacji w ciągu kilku tygodni ten bazar zorganizowaliśmy. Jest tak, że zdecydowana większość to są nieduzi producenci i rolnicy, którzy produkują na potrzeby własne, na przykład prowadzą sprzedaż swoich produktów w gospodarstwie czy w agroturystyce i na potrzeby biobazaru. Mamy takich kilka przypadków, kiedy rolnicy tak naprawdę w oparciu o biobazar zwiększyli swoją produkcję, dlatego że jakby zapotrzebowanie kupujących było coraz większe, więc i oni zwiększyli swoje gospodarstwa i produkcję żywności ekologicznej. A zainteresowanie klientów? Też rośnie. Prosty przykład, zaczynaliśmy, było 20 wystawców, w tej chwili jest 80 kilku. Czym różnią się zakupy tutaj od zakupów w hipermarkecie, które też coraz częściej oferują nam żywność z różnymi certyfikatami ekologicznymi? Czym różnią się zakupy w tym miejscu od zakupów w supermarkecie? No tutaj mamy jakby ten kontakt bezpośredni z kimś, kto danego pomidora wyhodował, kto dane ziemniaki uprawiał. Jest na przykład pan Benedykt, który swoje buraki przykrywa kocem, jak tylko zrobi się trochę chłodniej, i dlatego one smakują jak milion dolarów. Ja myślę, że to jest jakby klucz w tym kontakcie bezpośrednim z kimś, kto tą żywność wyprodukował. Pokaże nam pani, co możemy tutaj spróbować kupić i zjeść? Zapraszam na stoisko piekarni ekologicznej, jednej z kilku piekarni, która sprzedaje ekologiczne pieczywo na biobazarze. I certyfikowane. Zobaczmy. Dzień dobry, co pani ma dobrego?
Proszę pana, wszystko mam bardzo dobre, nie mam nic dobrego. A jaki chlebek by pani szczególnie poleciła? Szczególnie bym poleciła chleb, który jest w tej chwili rewelacyjny. Jest to chleb, który ma samo ziarno, bez zakwasu, bez mąki, bez żadnych konserwantów. Wytrzymuje do 7 dni, z tym, że należy go przechowywać w torbie, w którą ja jego pakuję, w lodówce. Następnie kroić go po tej gładkiej stronie, ponieważ po tej stronie on się rozsypie. To jest cała historia związana z tym chlebkiem. Natomiast taki bardziej prosty chleb, to jest chleb ten, który ma 60% ziarna, 40% mąki razowej. Również wspaniała rzecz. A to trzeba mieć instrukcję obsługi do każdego chleba, jak go kroić, jak jeść? Ja państwa osobno opowiem. W tej pozycji, jak go pan zacznie kroić, on się zacznie kruszyć. A tutaj pan ukroi sobie cieniusieńkie kanapeczki z niego. A to ciekawe. A czy oprócz zwykłych klientów, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, przychodzą do pani czasem kontrole na przykład? Oj, proszę pana, oczywiście, jakby to było. I jak się zachowują? To, no, stoją z boku, obserwują, tak. Później dochodzą. Przedstawiają się, mówią, że są z takiej firmy, ewentualnie z innej. Tak. A te bułeczki to z czym są? A te bułeczki to są z jagodami, proszę pana. A można spróbować? Proszę uprzejmie. Maciek? Ja też spróbuję. A to może tak, się podzielić. Podzielimy się. Również najlepszymi bułkami, jakie tu są na stoisku, są bruszki wileńskie. Są to bułki, które na pewno nie dostaniecie panowie w całej Polsce, bo tylko my mamy je i tylko my mamy na nie certyfikat. Dzisiaj jest malina z jagodą wymieszana w środku. A, właśnie wiedziałem, że coś ten smak mi przypomina. Z jakiego pieczywa jest zrobiona jest ta bułka, bo jest taka mięciutka? To jest pieczywo drożdżowe, które również jest wprowadzane inną technologią niż zwykła bułka drożdżowa. Nie samym chlebem człowiek żyje, więc proponuję, żebyśmy przeszli się jeszcze dalej. Bardzo dziękujemy pani Joanno. Bardzo dziękujemy bardzo pani. I zapraszam na biuro. I pani również na pewno tutaj wrócimy już. Bardzo proszę. Myślę, że będziemy wiernymi klientami. Bardzo proszę. Pęczek rzodkiewek? No tu masz brokułka z okazji naszego 4. odcinka. Maćku, dziękuję. Ładne. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd są te warzywa? Z naszego gospodarstwa ekologicznego. A można się targować tutaj u pani? Jak najbardziej. Wskazane nawet. Klienci z tego korzystają? O, codziennie. To po ile te brokułki? Po 5 zł. No to proszę nam zważyć, czy na sztuki, czy nie wiem. Na sztuki, tak? No to takiego brokułka poprosimy. Ja bym jeszcze dwa pory poprosił dla redaktora Gmyza. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Maciek, z tego co pamiętam, to ty kiedyś byłeś wegetarianinem. To prawda i to całe 16 lat. I karmiłeś swojego psa warzywami? Nie, to ja byłem wegetarianinem, nie pies. Nie, ale dzień pamiętam, dobry. Że twój pies dzień też dobry, miał przez te kłopoty. Karmiłeś go chyba sojowymi parówkami z tego co tak, słyszałem. Tak, i wpadł przez to w depresję. Pan sprzedaje zioła, to są zioła importowane czy zioła z Polski? Ależ skąd, to jest nasza produkcja, jesteśmy gospodarstwem ekologicznym z Rozalina pod Warszawą. I sprzedajemy po wyprodukowaniu świeże zioła, na przykład tymianek, proszę bardzo. Właśnie, którym zaprawia się bardzo aromatyczne mięso, drób, jak też i rybę. A co to jest? Maciek myślał, że to jest agrest. Nie, to nie jest agrest. A ja stawiałem, że to miniaturowa melon. Do złudzenia przypomina agrest, ale to są ogórki meksykańskie, które się je na surowo. Z czym to się je właśnie? Najzwyczajniej w świecie do sałaty się dodaje. Na surowo. A potem się goni po talerzu. Trzeba to obrać? Dopóki się złapie widelcem, prawda? Proszę bardzo. Dobra. Oprócz ziół produkujemy sałaty, na przykład mizunę. To jest sałata japońska. To jest sałata rzymska. Oprócz tego sałata cykoriowa, włoska, która się nazywa, ma taką wdzięczną nazwę, radicetta. A to piękne, to jest kwiat paproci, tak? Nie, to są kwiaty cukinii. A, i to kwiat też się je? Naturalnie. Zarówno jako nadziane,
albo usmażone w cieście naleśnikowym. A ma pan też coś do zaparzania, jakieś herbatki? Tak, oczywiście. Robimy takie mieszanki ziół świeżych do zaparzenia na świeżą herbatę. I w tym zestawie jest melisa, mięta marokańska, która jest jedną z najbardziej aromatycznych mięt. Proszę powąchać łaskawie. Proszę. Oprócz tego werbena cytrynowa w tym zestawie jest. Proszę pana, szałwia ananasowa i zwykła szałwia lekarska. Czyli to jest taka mieszanka uspokajająca troszeczkę. Tak, raczej uspokajająca. Trzeba ją wrzucić do imbryczka, zalać ukropem, poczekać 15 minut i pić potem w filiżankach, słodząc miodem. Taki pęczek na jak długo, znaczy na jak dużo takich filiżanek herbaty? O, ja sądzę, że można zaparzyć parokrotnie. Oprócz tego niekoniecznie cały pęczek rzuca się do imbryczka. Wystarczy po jednej, po dwie gałązki z każdego zioła. A resztę zachować należy na później. A mógłby pan nam zapakować taki pęczek ziółek? Proszę, ekologicznie w papier. O, przyda się naszym kolegom w redakcji, niektórym na uspokojenie. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Już do tych ziółek to przydałby ci się taki imbryczek ze świeczką do zaparzania. Parzenie tych ziół to nie jest taka prosta sprawa, trzeba je zmierzwić. A co to znaczy to słowo? Właśnie. Trudne słowo, proszę państwa. Zmierzwić? Potem trzeba wyparzyć ten imbryk, w którym się je będzie zaparzało, wylać tą wodę i do takiego ciepłego imbryczka wrzucić zmierzwione zioła, po czym zalać wrzątkiem i odstawić na 15 minut i pić tylko z porcelany, podobno smakuje inaczej niż ze szkła. No ciekawa wiedza. No właśnie, a co to jest? No jak to co? Antonówka. Dzień Mam dobry. Rację? Dzień dobry. Antonówka. Jest to antonówka śmietankowa, bo są dwa rodzaje antonówki. Jest antonówka zwykła, zielona i mamy ją tu, a to jest antonówka śmietankowa, która najczęściej rośnie jako takie bardzo duże jabłko. A i dlatego tu jest napisana maślana, różnie ją zwoł, idealna na soki ciacho. Tak, tak. Generalnie ona jest ciacho. Przedziwne opisy do tych jabłek, bo widzę, że tutaj wszędzie są takie bardzo poetyckie określenia. Na przykład lekko korzenny, kwasokowaty, soczysta, stara odmiana, miąższ, kremowy, palce lizać. Delikates brzmi nie, prawie to jest, jak zobacz, to jest fajne. Eliza, palce lizać, żeby tłuc, zęby łamać. Jeść. No i co ma wymyślać? Znaczy, specyfika odmian pochodzi z albumu starych odmian Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły. Natomiast wszelkie dodatkowe opisy są mojego autorstwa, faktycznie. A to są jabłka z gospodarstwa jednego i gdzie położonego, jeżeli tak? To są jabłka, które pochodzą z trzech współpracujących gospodarstw. Jedno jest w Ziemięcinie. Wszystkie te jabłka to jest Grójecczyzna. Jedno gospodarstwo jest w Ziemięcinie, drugie jest w Lipiu, a trzecie jest w Goszczynie. Grójecczyzna, czyli stolica jabłek. Tak. Polskie Zagłębie Sadownicze. Tak. I w tym Zagłębiu Sadowniczym mamy też pierwszych sadowników, którzy przestawili się na uprawy ekologiczne. Sami z własnej woli, jest to obarczone sporym ryzykiem, ponieważ nasz region nie jest ekologiczny. Natomiast podjęli nie takie... Nie jest ekologiczny, a co to znaczy, że jest zanieczyszczony? Jest to tak, no jest to region, gdzie dominują uprawy monokulturowe, przemysłowe uprawy sadownicze. W takim regionie jest trudniej prowadzić produkcję ekologiczną. Wspieramy akcję Jedz jabłka. Na złość Putinowi. Ja tylko coś dodam. Nie jedzmy jabłek na złość komukolwiek. Jedzmy z intencją, żebyśmy byli zdrowi, szczęśliwi i tak dalej. I ale nie na złość. Tak. I tego wszystkim państwu życzymy. Tak jest. Janku, a ty w ogóle umiesz gotować? Wiesz co, umiem zrobić ciasto drożdżowe i śledzie w śmietanie, ale to chyba wszystko. Teraz zjadłem coś bardziej obiadowego. No może zobaczymy, czy da się coś zjeść w knajpie. Wiesz co, byłeś tu kiedyś? Greenpeace? No to jest chyba ekologiczna frakcja PiS, ale sprawdźmy. No to zobaczmy. Dotarliśmy do ostatniego etapu drugiego obiegu żywności, czyli miejsca, gdzie można zjeść potrawy przyrządzone z ekologicznych produktów. Pan Mariusz Duchewicz, właściciel restauracji Greenpeace. Czy prowadzenie ekologicznej restauracji to dobry pomysł na biznes?
jeżeli się jest pasjonatem, to tak. Myślę, że ze wszystkimi niszami tak jest i pewnie to samo powiedzieli rolnicy ekologiczni i właściciele biobazaru, że trzeba mieć pasję, żeby to prowadzić, ponieważ nie jest to taki klasyczny biznes, że się analizuje tylko zyski, tam i straty i wychodzi bardzo duży zysk, tylko niestety wymaga bardzo dużo własnej pracy i w ogóle nakładów pracy bardzo dużo, koszta są bardzo duże żywności ekologicznej, więc no jest to dla pasjonatów. Pan podaje żywność ekologiczną, czyli musi pan ją skądś brać, musi pan wiedzieć, że ona jest ekologiczna. Jak w praktyce pan wyszukuje tych dostawców i jak to się ma w porównaniu do prowadzenia, no powiedzmy, zwykłego baru czy restauracji? Jest o wiele trudniej, ponieważ no, tych producentów jest o wiele mniej. Oczywiście teraz nie ma problemu, można w internecie nawet wyszukać sobie różnych producentów albo znaleźć na biobazarze, powiedzmy, gdzie panowie byli wcześniej. Ale jest trudniej pod względem na przykład dostaw codziennych. Zwykła restauracja może sobie bardzo małe ilości danych produktów codziennie zapewnić dostawy, a już żywnością ekologiczną nie jest tak prosto. Trzeba mieć albo jakiś magazyn większy, albo jakoś no, logistycznie trochę jest trudniej to wszystko zorganizować. Ale jest to możliwe. A to pozwala obniżyć koszty, że bezpośrednio od producentów z pominięciem jakichś tam hurtowni dostaje pan produkty? To nawet nie chodzi o te koszty, chodzi często, że nie ma takich hurtowni. Właśnie tak dużo jak w normalnych. No nie można sobie, nie wiem, jechać do jakichś popularnych bardzo nawet hurtowni czy tam cash and carry i kupować takie produkty, tylko niestety bazuje się na bezpośrednio producentach. Zatem jest to fajnie, jeżeli zna się tą osobę, można jechać na to gospodarstwo, zobaczyć, jak to jest uprawiane albo hodowane, no wtedy jest pewniejszy ten produkt. Tutaj jest takie hasło, że żywność ekologiczna to nie ściema. De facto kiedyś było tak historycznie, że ta żywność była wszędzie zdrowa. Jeżeli szło się do gospody, najczęściej były tam właśnie dania z produktów regionalnych, no i też wiadomo, że nie było takiej chemii. Wydawałoby się, że takie są właśnie tradycje polskiej kuchni. I czy ten pana pomysł na knajpę można określić jako slow food, jako właśnie taki powrót do korzeni? No tak, jest to wszystko związane z takim ruchem jakby slow foodowym, czyli trochę powrotem do korzeni, ale chyba zna pan bardzo dawne czasy, że tej chemii się nie używało, ponieważ już od wielu lat tak naprawdę jest chemia używana i nie tylko teraz w nowym systemie, ale za czasów tam tak zwanej komuny było często jeszcze więcej nadużywane, zależy od rolników, zależy od regionu i no tym się różni ta ekologiczna żywność od zwykłej, że właśnie nie ma używanej chemii i stoi za tym jakiś atest, który nam to gwarantuje. A czy jest jakieś wsparcie ze strony urzędów, które no, może traktują bardziej czy mniej restrykcyjnie, powiedzmy, tego typu biznes właśnie ekologiczny, czy też wręcz przeciwnie, czy musicie się borykać z tymi samymi problemami, z którymi no, borykają się wszyscy przedsiębiorcy? Te dopłaty są większe, jeżeli chodzi o produkcję żywności ekologicznej, więc to jest jakaś taka rekompensata, powiedzmy, za to, że trzeba sobie zapłacić za atest, czy że trochę tej więcej pracy włożyć. No. No ale no niestety plony zawsze są trochę mniejsze też, no jest o wiele trudniej taką żywność wyprodukować. Ale dopóki będzie pan miał klientów, będzie zainteresowanie, no to warto chyba to kontynuować tą pasję. Mamy nadzieję. Pewnie tak. Warto też pomyśleć jednak o jakimś systemie wsparcia. Rolnictwo jest w ogóle dziedziną bardzo trudną, a rolnictwo ekologiczne chyba tym bardziej. To co, my chyba skorzystamy, a z państwem widzimy się za tydzień w następnym wydaniu Konkurencyjnej Polski. Do zobaczenia. We'll be right back.